Cześć, witajcie, z tej strony Robert, zapraszam was dzisiaj do kolejnych Tech Newsów. W ostatnim tygodniu specjalnie dużo się nie działo, natomiast kilka smaczków udało mi się gdzieś tam znaleźć. Galaxy Watch 3 to jest rzecz, która mnie osobiście bardzo interesuje. Zegarek, który, ja uważam, że te zegarki ogólnie wyglądają bardzo ładnie. Zresztą Galaxy Watcha 46 mm bardzo dobrze wspominam. I gdyby nie brak płatności NFC i brak możliwości dyktowania, powiedzmy, wiadomości i odpowiadania na wszystkie, to uważałbym go za najlepszy zegarek ogólnie na świecie, przynajmniej z tych, które testowałem. I teraz mają pojawić się Galaxy Watch 3 w dwóch odmianach, 41 i 45, więc ten większy będzie trochę mniejszy. Natomiast ekrany 1.2, 1.4 cala, tutaj jakichś wielkich zmian nie będzie, ma być ta ramka obrotowa i to jest ogromny plus, bo ta wirtualna w tych Watch Activach moim zdaniem niespecjalnie się sprawdzała, w sensie nie było to bardzo wygodne, na czuja nie można było wiele rzeczy zrobić, a jednak z obrotową kopertą jak najbardziej. Ona ma być mniejsza, więc same zegarki mogą wyglądać po prostu troszkę bardziej smukle. Natomiast to, co jakby troszkę mnie tutaj smuci, to niestety baterie. Baterie mają być odpowiednio mniejsze, 247 i 340 mAh, więc mniej niż w poprzedniku. Tam mieliśmy 471 mAh, jak na zegarek, który no był jednak trochę bardziej masywny. To były świetne wyniki, tam 3-5 dni spokojnie wytrzymał zegarek i to był jego ogromny, duży plus. Zobaczymy, niezmiennie czekam na nowe Watche, uważam, że to są jedne z tych ciekawszych zegarków, które można, powiedzmy, dostać, jeżeli w ogóle ktoś się interesuje jeszcze smartwatchami. Kolejna ważna informacja, a mianowicie Asus ROG 3, czyli ROG Phone 3 nadchodzi. To jest telefon, jeżeli chodzi, mówimy o dwójce, którą testowałem gdzieś tam w grudniu, pamiętam, myślę, że w grudniu to było, bo wszystkie oczywiście telefony mi się zlewają, ale pamiętam, że miałem już choinkę, więc myślę, że było gdzieś to w okolicach grudnia. Natomiast to był naprawdę telefon, który był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, w sensie nie spodziewałem się po nim dużo, myślałem, a gamingowy, będzie tak, powiedzmy, dobrze działał, ale nic tam specjalnego nie będzie. Ale rzeczywiście i ekran 120Hz i ten ekran był sam w sobie bardzo dobry i specyfikacja, świetnie wyglądał ten telefon, nawet jak na, powiedzmy, gamingowy sprzęt, gdzie nie zawsze musi to iść w parze. No i ROG Phone 3 ma być smartfonem, no, z minusów to nie będzie złącza słuchawkowego, to szkoda, no bo to jednak był też taki unikat, powiedzmy, w zeszłym roku. Ale ma mieć Snapa 865 z plusem, który jest dodatkowo podkręcony, od tam 12 GB pamięci RAM, nawet w zależności oczywiście od konfiguracji, bateria 5800. Podejrzewam, że zestawy również nie będą biedne, jak dobrze pamiętacie, poprzednio to świetnie wyglądało i dużo rzeczy było rzeczywiście w pudełeczku, więc no, bardzo czekam na ten telefon, bo myślę, że może być kolejnym smartfonem, który będzie dużym zaskoczeniem, bo w ROG Phone nie chodzi o to, że on ma być najładniejszy, że tu ma być wcięcie albo ma go nie być, tu będą ramki u góry i pod ekranem, to bez dwóch zdań, ale będą na pewno tam świetne głośniki, jedne z lepszych, które ostatnio testowałem, więc myślę, że to może być telefon, który no znowu namieszy na rynku. No i przypominam, to jednak nie był smartfon za 4 czy 5 tysięcy złotych, był on stosunkowo tańszy, nawet w odpowiednim jakby rozrachunku co do specyfikacji. Wiadomo, najbardziej zawodziły aparaty, mam nadzieję, że nad tym popracują najbardziej, jeżeli chodzi o ten nadchodzący model, bo tak na dobrą sprawę tego tylko brakowało do szczęścia. Pozostajemy przy wysokich częstotliwościach, jeżeli chodzi o odświeżanie ekranu. Tab S7 ma być tabletem właśnie ze 120Hz wyświetlaczem. Ja uważam, że to jest bardzo dobra droga, w sensie wiadomo, że jakby w takich wyświetlaczach dużych na pewno przekłada się dużo bardziej to na zużycie energii, no bo jednak wielkość samego panelu do podświetlenia i odświeżania w tej częstotliwości na pewno robi swoje i też obciąża bardziej procesor. Ale bądźmy szczerzy, no statystyczny Kowalski do Facebooka czy do Instagrama nie będzie potrzebował 120 Hz, tym bardziej, że nadal aplikacja Instagrama na żadnym tablecie nie skaluje się poprawnie. Ale pomijając to, jest to urządzenie jakby no stworzone dla graczy albo dla osób, które rzeczywiście chcą mieć ultra płynne wrażenie z, jakby skorzystanie z samego sprzętu, więc myślę, że do nich będzie to skierowane. Na pewno nie będzie to super tani sprzęt, raczej z tych droższych, ale to jest taka jedyna realna konkurencja dla iPadów, powiedzmy, Pro, tak? No bo nie mamy niczego innego, co by było w topowej specyfikacji, jeżeli chodzi o Androida. Nie przypominam sobie, w tej cenie oczywiście już dawno można pewno kupić sobie jakiegoś Surfacebooka, powiedzmy najtańszego, który będzie z dopinaną klawiaturą i będzie na Windowsie, więc będzie oferował znacznie więcej aplikacji. No ale oczywiście, jeżeli chcemy zostać przy, powiedzmy, przy systemie Samsungowym, to myślę, że takie urządzenie no, będzie jedyną taką sensowną alternatywą. Czekam, 120 Hz to jest dobra droga, mam nadzieję, że będzie pojawiało się to w większej ilości urządzeń, nie tylko w smartfonach, tabletach, mam nadzieję, że po prostu będzie szerzej też wchodziło do takich matryc typowo laptopowych czy ultrabookowych, nie tylko do tych gamingowych.
bo to na pewno będzie zawsze przyjemniej się oglądało. I jeszcze kilka słów o zielenieniących ekranach OLEDowych, Super AMOLEDowych, czy jak zwał, tak zwał. Dotyczy to tym razem Moto Edge Plus, czy też Moto Edge. Wiele osób gdzieś tam zwraca uwagę. Dostałem kilka też informacji, jak wygląda mój ekran. Ja mówiłem w pierwszych wrażeniach, że Moto Edge, zresztą recenzja na dniach, u mnie jest ok, w sensie bardziej bym powiedział, że gdzieś tam dolna część jest wpadająca w pomarańcz, w róż, niż górna w zielony, bo tak to na ogół wyglądało. Na krawędziach są takie refleksy żółte, niezmiennie je widać również w chwili obecnej. Natomiast bardziej się poruszyć ten temat od kwestii software'owej, bo ostatnio też zdarzyło się na iPhone'ie, że jakaś aktualizacja w części partii smartfonów powodowała, że ekrany w najnowszych iPhone'ach, najnowszych, zeszłorocznych, były po prostu zielone. Dziwię się, powiem szczerze, no bo można wszystkiego dotykać, wszystko jakby optymalizować i tak dalej pod kątem działania sprzętu i dopasowania do jakichś tam aplikacji, ale ruszanie ekranu, który jest dobrze skalibrowany i po prostu tykanie tego i powodowanie, że nagle użytkownik zostaje z zielonym ekranem i ma ochotę po prostu wyrzucić telefon, musi czekać na jakąś kolejną aktualizację, albo kupowanie sprzętu za 3, 4 czy ileś tysięcy złotych i otrzymywanie właśnie takiego bubla, to jest naprawdę słaba rzecz. Tym bardziej, że nie jest to stricte wina, powiedzmy, hardware'owa, skoro da się ją naprawić software'owo, bo Moto tyle się fajnie zachowało, że powiedział, że okej, zaraz będzie stosowna aktualizacja i wszystko będzie w porządku. Więc dziwne są te takie błędy, bo rozumiem, że można gdzieś tam, nie wiem, coś zepsuć w oprogramowaniu, że jakaś aplikacja nie działa, no bo w tym się gdzieś tam grzebie, a przy samym ekranie, no to jest dla mnie nadal niepojęte i to jednak bardziej wpływa na jakby takie wrażenie wizualne stricte z korzystania z telefonu. W momencie, kiedy jakaś tam aplikacja nie działa, pół biedy, ale jeżeli mamy cały czas zielony ekran, to rzeczywiście dość mocno to boli. No i sam koniec informacje jeszcze odnośnie Huawei'a, tak może trochę zbiorczo, bo jakieś tam informacje są odnośnie poluzowania troszkę sankcji nałożonych przez USA. Już przypominam oczywiście, jeżeli ktoś pyta moje stanowisko, że to jest bez sensu, w sensie nie ma żadnych potwierdzonych danych, ani nie ma żadnych dowodów na to, że Huawei jest powiązany z rządem chińskim, że coś robią. Okej, nawet jeżeli są i jest to dość oczywiste, realnych dowodów takich nie przedstawiono, więc na razie jest to wszystko jakby w sferze gdybania, więc wszystkie sankcje, które są nałożone, są jakby dla mnie trochę tak stricte polityczne, gdzie po prostu i gospodarcze właściwie, gdzie Stany Zjednoczone boją się po prostu być wypchnięci z dominacji właśnie przez Chiny. Natomiast są jakieś pewne poluzowania, jeżeli chodzi o współpracę Huawei'a z amerykańskimi firmami dotyczącymi w pewnej sferze 5G, jak jeżeli chodzi o rozwój, no to zresztą w tym oświadczeniu Stany Zjednoczone podkreślają, że chcą być w ogóle cały czas liderem i tak dalej. Jasno to pokazuje, że to jest stricte polityczna zagrywka. Natomiast Huawei się pochwalił, że jest 100 tysięcy telefonów już w Polsce, które są na HMS-ie, czyli na usługach Huawei Mobile Services, a nie na GMS-ie. Myślę, że to jest całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę tę ekspansję, bo to stanowisko moje również znacie, że no póki co wiadomo, że wielu rzeczy będzie brakowało, że nadal ktoś, kto płynnie korzystał przez wiele lat z urządzenia z Androidem i miał to wszystkie aplikacje Google dopracowane, ustawione pod siebie, przesiadając się na HMS, może i na pewno będzie odczuwał, jeżeli nie wgra sobie aplikacji Google, po prostu braki. Ale za rok, myślę, że za rok spokojnie, tam kilkanaście miesięcy, będzie już to tak dopracowane, że nie będziemy odczuwać aż tak znacząco tej różnicy, oczywiście w pewnych aplikacjach jak najbardziej, ale myślę, że to i tak jest świetny wynik, jeżeli chodzi o markę, mając na uwadze, że no, na początku dużo osób jasno mówiło, że niestety te ograniczenia są dość spore. Zwrócę uwagę, że P40 Pro Plus nadal nie mam, jeżeli chodzi o smartfon, ten z tym 10-krotnym optycznym zoomem, nadal czekam, zobaczymy jak się pojawi, to oczywiście materiał się pojawi, no w chwili obecnej ciężko mi się odnieść do tego, co wszyscy tam mówią, że ma w ogóle rewelacyjny zoom, najlepszy na świecie. Na razie nie jestem w stanie tego sprawdzić. I ostatnia informacja, za tydzień o tej porze, w środę, będziemy już po WWDC. Ja podejrzewam, że w poniedziałek po konferencji, może w nocy, może we wtorek rano pojawi się moje podsumowanie, co tam się pojawiło ciekawego. Może nie będzie podsumowania, a będzie tylko informacja odnośnie bety iOS 14, która ma się również pojawić, jeżeli będę mógł ją grać. Więc zobaczymy, czy się po prostu te newsy nie przesuną, a jeżeli nie, no to po prostu może część informacji również wpadnie z tego WWDC, ale jak czytaliście gdzieś tam wcześniej, to niestety komputery, na które ja mocno liczyłem, że się pojawią, szczególnie mówię o odświeżonych iMacach, ale również może na nowych procesorach, gdzieś tam jakieś sprzęty, żeby zobaczyć, jak ogólnie to działa, niestety raczej pod koniec roku dopiero.
Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.